No, witajcie widzowie po dłuższej przerwie w pochmurną, deszczową niedzielę. No powiem wam, że pogoda ostatnimi dniami nie napawa optymizmem. Mieliśmy bardzo długi przestój. Ostatni raz rwaliśmy, bo jeszcze chcę przypomnieć, że w dalszym ciągu rwiemy maliny. Jabłka już dawno zakończyły się i ciągniemy dalej malinkę. Zaraz pójdę na plantację, pokażę wam, jak to wygląda na dzień, który tu mamy, październik dzisiaj, 4. Już wam tu pokazuję. Przepraszam, nie było mnie dłuższy czas, ale po prostu musiałem sobie odpocząć od natłoku, od tego wszystkiego. Poświęciłem się, że tak powiem, pracy w malinach, jeżdżeniu na giełdy. Mogę powiedzieć, że chyba przepołowiliśmy zbiory, ale troszeczkę nastraszyła mnie ostatnio pogoda i byłem zmuszony podpiąć do renówki pulsfoga. Zamgławialiśmy. Temperatura ostatnie dwie noce były bardzo zimne. O, już znowu pada, słyszę po dachu. Temperatury były bardzo niskie i wystraszyłem się. Wolałem dmuchać na zimne i przez dwie noce pilnowaliśmy plantacji. No ale dzięki Bogu temperatura wzrosła i nie było konieczności jeżdżenia do samego rana. Byłem po glicerynę, także już na wiosnę mam. Zabezpieczyłem się w glicerynę. W Lublinie taka bania gliceryny, jakby ktoś się pytał, około 1700 zł już brutto. Także na wszelki wypadek jeszcze bańkę dokupiłem. Zanim przejdziemy w maliny, to pokażę wam, co wleciało tu pod wiatę. A mianowicie szukałem kontenera, bo będzie mi potrzebny na lato kontener chłodniczy. No i przeglądałem te różne oferty, ogłoszenia z kontenerami i z tymi innymi pierdołami. I powiem wam, że jest tak, rynek jest po prostu powykupowane wszystko. Wszystkie kontenery, jakie są dostępne, to są zwyczajnie z niesprawnymi agregatami. Sam kontener kosztuje około 7-8 tysięcy złotych. Przeważnie są zepsute te kontenery, agregaty mają niesprawne. I udało mi się znaleźć. To prawda, nie było to blisko, bo to województwo jest już pomorskie. I od zakładu masarskiego kupiłem uszkodzonego trafika. Padnięty silnik, przeskoczył rozrząd, także nie wiem, co tam dokładnie się stało. Jest to dwulitrowa jednostka diesla, ma 115 koni, ale co jest najważniejsze, ma podłączenie do sieci na 220, czyli na normalne gniazdko. Tu mam gdzieś przedłużkę do tego. Na normalne gniazdko możemy sobie podpiąć. Czekajcie, gdzieś ta kabel. Tu mam takie coś, a na drugim końcu mam takie coś. Czyli to wpinam tu, to do gniazdka i normalnie agregacik hula. Co prawda też tam drobne poprawki wymaga, bo jest to Xarios 200, wymaga drobnych poprawek, ale już tu jest ogarnięte. Był szpec od agregatów. Co prawda on jest sprawny, ale miał spalony wentylator. Opa. Także jest to porozbierane. I w trakcie, we wtorek już będzie to wszystko hulać. Także tak na marginesie. Na marginesie wam powiem, że tak to wygląda. Niestety chłodnia jest niezbędna. Do malin jest chłodnia niezbędna, żeby te maliny trzymać, a ja nie będę tamtej chłodni dłużej odpalał, bo nie ma sensu odpalać chłodni na 100 ton jabłka.
żeby przetrzymać 30 skrzynek malin, tak? Wiecie co? Ja już się modlę po prostu, żeby ten deszcz przestał padać, bo jest naprawdę, jest kolorowo u mnie się zrobiło. Malin się narobiło. Te dwie ostatnie noce, które były zimne, nie sprzyjały temu, żeby malina się dojrzewała, ale ostatnie noce już jak najbardziej plusowe temperatury i no, możemy zauważyć, jutro będziemy mieli ciepło. Jutro będzie ciepło to rwać. Trzeba będzie się śpieszyć. Co prawda malinka jest nieprzedojrzała, ale, że tak powiem, na gwałt trzeba to rwać i zabezpieczyć. Jutro trzeba będzie koniecznie też, ale jutro tego nie przerwiemy. To jest 100%, że jutro nie damy niestety rady tego przerwać, ale będziemy się starać. Towaru jest naprawdę dużo, dużo. Sytuacja na giełdach, no cóż, niewiele się zmieniła, no ruch zmalał, podaż malin na giełdach jest mniejsza, popyt pomimo niskiej podaży też nie jest jakiś tam zdumiewający, ale no ale jest tego, kurde. To już powinno być wczoraj, przedwczoraj wyczyszczone wszystko, oberwane, no ale niestety. Tak się, tym się charakteryzuje uprawa malin w gruncie, jeszcze w takim szczególnie jesiennym okresie, że to są właśnie takie pogody, to raczej normalność, więc nie ma się co dziwić, ale jutro już ma się rozpogodzić, więc damy sobie radę, damy sobie radę. Będzie ciężko, tu trzeba co najmniej 20 osób, żeby to jutro oberwać, ale damy radę. No i cóż, słuchajcie, pokrótce tak to wygląda. Sadów. Wspominaliście niektórzy, że nie pokazywałem w tym roku nic sadów, bo pewnie miałem do cholery jabłek, a będę składał wniosek mrozowy, także niech was nie boli tyłek. Jabłek nie miałem na tyle. Naprawdę było mało jabłek, tym bardziej komisja, która chodziła z naszej gminy, była u mnie na gospodarstwie, więc moje gospodarstwo było brane jako takie odwzorowanie tych przymrozków. Także tutaj gmina u mnie widziała, jaka jest ilość tych jabłuszek, więc nie miałem na celu na pewno nikogo okłamywać, żeby, nie wiem, nie pokazywać tych plonów. Zwyczajnie, no co miałem wam pokazywać, no jak się przemysł zbiera. Każdy wie, jak się przemysł zbiera. Czymś tu się chwalić bardzo i wyróżniać, no według mnie nie ma czym, tak? Także teraz postaram się częściej. Kurde, ale jest tutaj, zobaczcie, jak to się popciąga. No niestety, taki urok produkcji pod chmurką, ale mimo wszystko uważam, że nie jest źle. Nie jest źle. No i tutaj będziemy też jutro, jak będzie mokro, pociągnąłem druty w malinach letnich i będziemy wiązać maliny letnie do drutów, żeby troszeczkę tutaj uchronić je przed sarnami, bo niestety, tak jak widzicie, sarny w dalszym ciągu pędzlują młode krzewy. Bardzo im coś tu posmakowało, nie? No. Na firmę czekam w dalszym ciągu. Miała w zeszłym tygodniu przyjechać wyrywać śliwkę. No ale myślę, że już w tym tygodniu nadchodzącym przyjadą. Cała plantacja jest do rwania. Wszystko jest do rwania, kurde. Dobra, ja uciekam. Taki krótki filmik dla was. Jeszcze raz sorki za nieobecność. No ale u mnie sezon w trakcie. Także naprawdę mocny, mocny zapieprz. Widzimy się w kolejnych dniach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.